Samira razem ze swoją siostrą Bibi mieszkają w Arabii Saudyjskiej. W czasie świąt Bożego Narodzenia robią wspólnie piękny wieniec ze złotych nagietków, który potem wieszają na drzwiach. Ich ulubionym zajęciem w czasie świąt jest pójście do przyjaciół i przedstawianie historii Bożego Narodzenia z pieśniami i kolędami. Nie świętują Bożego Narodzenia w kościele, bo nie mają kościołów. Tak, to prawda, nie mają kościołów. Ich rząd nie zgadza się na budowanie kościołów chrześcijańskich. Dlatego czczą Jezusa w swoich domach. Wigilię obchodzą na podwórku swojego domu. Jedno z dzieci czyta Ewangelię z Biblii, a reszta w tym czasie trzyma zapalone w rękach świece. Potem robią wielkie ognisko. Robi się bardzo ciepło i przyjemnie. A kiedy ognisko gaśnie, a miejsce po nim jest już zupełnie zimne, każdy skacze na popiół 3 razy i składa sobie życzenia. To bardzo zabawne. Po arabsku wesołych świąt brzmi Miladum Said.